Przyjechaliśmy właśnie do gospodarstwa rolnego, do ciągnika John Deere 7230R. Będziemy go mierzyć w oryginale i później po modyfikacji, ile będzie miał po naszej modyfikacji zwiększenie mocy. Podpięliśmy się właśnie hamownią do John Deere 7230R, który w oryginale powinien nam pokazać 169 kW, jakieś 230 koni mechanicznych. Idziemy sprawdzać. Zaczynamy mierzenie. Wpisujemy, ile maszyna ma w oryginale, czyli 169 kW. Włączamy wałek w łom. Kalibrujemy silnik na 1000 obrotów. Silnik ma 1000 obrotów. I zaczynamy mierzenie. Zaraz będzie się pojawiał wykres. Właśnie skończyliśmy mierzenie w oryginale John Deere'a. Pokazał nam 166 kW, czyli jakieś 225 koni mechanicznych i moment obrotowy 960 Nm. Teraz ściągniemy oryginalną mapę z John Deere'a, wyślemy ją do chłopaków z Czech, tam oni ją zmodyfikują, przyślą nam zmodyfikowaną mapę i będziemy wgrywać i po raz kolejny będziemy hamować, ile ma po naszej modyfikacji ciągnik mocy. Właśnie otrzymaliśmy mapę zmodyfikowaną od chłopaków z Czech, informatyków. Zaraz będziemy ją wgrywać. Po wgraniu zmodyfikowanej mapy będziemy mierzyć, ile nam doszło koni. Po wgraniu naszej zmodyfikowanej mapy przyrost mocy jest taki: 262 konie mechaniczne mamy, a moment obrotowy 1078 Nm. Czyli doszło nam 37 koni mechanicznych i 130 Nm moment obrotowy.